Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku z serii z naszą Amelią. Amelia dzisiaj sobie wróciła niedawno z pracy i mi odjechała. Jest troszeczkę niezadowolona, bo no nie udało nam się dostać tego awansu, kurczę. Brakuje tutaj jeszcze tych trzech poziomów logiki. Ciężko mi to jakoś idzie, jakoś nie wiem. Ona jakoś tak niechętnie się uczy tej logiki, co bierze książkę, to ją odkłada. No nie wiem, jakoś niekoniecznie ją to interesuje, no ale trzeba to zrobić, bo chciałabym, żeby ona została tym terapeutą rodzinnym, bo bardzo mi to tak do niej pasuje i taki jest mój teraz cel. Jest troszeczkę głodna, ale to na razie nie będę nic jej dawać do jedzenia, ponieważ mamy spotkanie, wydarzenie zwykłe, które zacznie się u nas w domu o 19, czyli no za 3 godzinki, czyli za bardzo niedługo w simowym czasie. Dodałam sobie właśnie takiego moda, który ma wiele, wiele nowych wydarzeń i chyba wszystkie są po polsku. Udało mi się znowu sobie przyłożyłam tych modów skryptowych, ale jakoś tak, nie wiem, miałam chęć. No, oglądałam się u Amai i u Diariel tych wszystkich przeglądów modowych i bardzo serdecznie Wam polecam ich kanały i ich przeglądy modów, wszystkie zresztą filmy, bo są naprawdę wspaniałe. Więc no dużo, dużo tego mam. Co prawda zauważyłam, że to chyba zależy od tego, że jak się ma dużo tych modów skryptowych, to czasami niektóre w pełni działają, na przykład spolszczenia, bo chyba, że nie pobrałam sobie spolszczenia do zmian tych godzin pracy. Ja tutaj tego nie używam, bo akurat te godziny mi pasują. No dobra. Więc o 19 spotkamy się tutaj z Natalie, Alisą, Niko i Tianą, tak? Pobaw się troszeczkę z Shadow. Też Amelia tutaj zrobiła sporo takich fajnych rzeczy do przekąszenia. Dałam tutaj stół, bo chciałabym, żeby oni sobie usiedli tutaj na werandzie, tutaj na patio. Co ty byś chciała zjeść? Nie, poczekaj, nie gotuj nic, kochana. W ogóle poczta przyszła. Weźmy tę pocztę, bo te rachunki, kurczę. Chciałam już za niedługo dziecko zaadoptować, tylko te rachunki to nam pochłaniają 90% naszych, że tak powiem, naszego tutaj budżetu. No ale nic. Weź sobie tę pocztę, bo może pocztówka do nas przyszła jakaś. Nie pamiętam już, co ja tutaj zamawiałam. Poczekajcie. Czy ja mam jakąś pocztówkę? Nie, mamy rachunki. Nie prosiłam o żadną pocztówkę, tak? Aha. No dobra, trzeba będzie to nadrobić. Które my mamy w ogóle pocztówki? Mamy 7 pocztówek. Mamy 7 pocztówek. Grota. Co tu jest? Grota. Bridgeport, Oaza. Champ, The Sims, Riverview, co to jest, Little Haven i Sunset Valley. Dobra, nie pamiętam, o co ja tutaj prosiłam ostatnio. Momencik, społeczne, poproszę o pocztówkę. To mieliśmy. Dolina Smoków, właśnie, o to chciałam poprosić. No co, no zapłacimy te rachunki, no co, co zrobić? Co można z tym zrobić? Niestety nic. Niestety nic. Kurde, znowu będziemy mieć mało tej kasy, a już tak ładnie idzie. No niestety, są to rzeczy nieuniknione. Jak ty się, kochana, czujesz? Fantastycznie się czujesz. Możesz sobie pobiegać, popolować na coś, bo ty jesteś łowczynią. No dobra, no. Okej, poprosiłaś o tę pocztówkę, czy nie? Chyba tak. Chyba poprosiłaś. Dobra, wiesz co? To zrób sobie siku. Skorzystaj. Na razie nie daję ci nic do jedzenia, bo będzie to przyjęcie, więc... znaczy przyjęcie. No takie spotkanie po prostu ze znajomymi. Pobrałam sobie, bo bardzo mi się spodobała ta maszynka do frappe u Amai. Pokazywała w ostatnim przeglądzie tych różnych realistycznych modów. Nie gotuj mi teraz, proszę. Ewentualnie możesz sobie zjeść coś na szybko. Oto mam ten czajniczek taki do herbaty, świetny jest. Diariel go pokazywała w przeglądzie modów o gotowaniu. To jest bardzo naprawdę fajne. Weź sobie coś na szybko. Możesz sobie wziąć
mus jabłkowy możesz sobie wziąć. Takie coś na szybkie przegryzienie. Ale ta maszynka do frappe jest naprawdę fantastyczna. A Maja podawała linki do tłumaczeń tych modów w ostatnim swoim odcinku, ale ja kurczę nie mogłam znaleźć tego tłumaczenia do tej maszynki, więc trochę ostatnio się bawię w tłumaczenie modów, próbuję sobie sama tłumaczyć niektóre mody i udało mi się. Myślę, że mi się udało to zrobić. Zrobimy sobie frappę. Nie wszystkie, tak mi się wydaje, że nie wszystkie te nazwy się tłumaczą. Na przykład to freddo cappuccino to jest po prostu rodzaj takiej cappuccino, więc zostawiłam to tak jak jest, ale tutaj przetłumaczyłam sobie na przykład te frappe czekoladowo-różane, cynamonowe, kakaowe, mrożone w latte. Co my tu jeszcze mamy? Z miodem manuka. Dobra, co sobie weźmiemy? Co mi się podobało? Cynamonowe mi się podobało. To jest naprawdę, naprawdę fajne. No weź sobie to. Aha, będziesz robić i jeść jednocześnie. Piesie się tutaj zajmuje sam sobą. No mówiłam, że to szybko zleci, bo to fantastyczne to jest, ale bym się napiła takiej. Właśnie Maja też mówiła, żeby się tak napiła takiej mrożonej kawki. No ja też miałabym ochotę na takie cynamonowe. Zobaczymy, czy dobrze mi się przetłumaczyło to, co tutaj wypij coś. Okej. Tak, mamy spotkanie. Zaczyna się wkrótce. Okej. I co? I mamy, nie? Ale jest fajne. W takim fajnym kubeczku. Ciekawe, czy nam się pokaże. A uwielbia gotować, tak? Amelia jest w swoim żywiole, a ponieważ robi to, co lubi, lepiej się bawi. No i fantastycznie. Ona też już ma dość wysoki poziom tego gotowania. 8. Później będę jej podbijać właśnie pieczenie i to wykwintne gotowanie jeszcze. No dobra, ciekawe jaki będzie nastrójnik po tym. Pokażcie no. Nie, to nie jest to. Ej, pokaże się to czy nie? Całkiem smaczne, coś smacznego do sączenia. Tu? Może? O, jest. No zobaczmy, czy ja to dobrze przetłumaczyłam. Korzenna rozkosz. Od wypicia cynamonowej frappe. Pysznie słodki napój pełen mnóstwa smaku. No chyba dobrze, tak mi się wydaje. Tak sobie trochę próbuję, bo właśnie jak Tiariel mówi, że ona tłumaczy sobie niektóre mody, to uznałam, że też sobie spróbuję coś potłumaczyć. No i takie jakieś prostsze rzeczy na razie sobie tam robię, chociaż tyle tego mam, że pewnie wszystkich nie przetłumaczę, ale coś tam sobie tak kombinuję. Właśnie, jeszcze a propos dodatkowych rzeczy, do których mnie tutaj zainspirowały i Amaya i Tiariel, to tutaj dodałam te preferencje, w ogóle tutaj wykupiłam kreatywną wizjonerkę, to jest z tego sklepu z cechami. A tutaj w preferencjach dałam jej, że Amelia lubi mleko, herbatę, wodę i kawę, nie lubi piwa. Z muzyki lubi muzykę alternatywną, elektroniczną, piosenki autorskie i letnie rytmy. Lubi poranki, brać prysznice i brać kąpiele. No tutaj ma bardzo, bardzo dużo różnych zainteresowań, jeśli chodzi o jakieś takie spędzanie czasu. Nie lubi złośliwości, a jeśli chodzi o smaki, to lubi waniliowy, truskawkowy, miód i czekoladę. Natomiast jeszcze z tych takich dodatkowych cech parceli, o których Amaya opowiadała, to dodałam tej parceli tą taką cechę gościnna, chyba tak, gościnne miejsce, gościnność, coś takiego, że tutaj ludzie się będą dobrze u nas czuli. Ej, to tobie już ten, matko, ten mustak ci tutaj podbił ten głód? No okej, dobra, fajnie. To wiesz co, jak ci energia tutaj spada, może byś sobie zrobiła, gdzieś miałam tu espresso, freddo espresso. Zobaczymy, czy ojeju. Już posprzątam za ciebie. Już nie bądź taka schludna. Zaraz tutaj Tiana przyjdzie i nam posprząta. Kurczę, chciałam już to dziecko adoptować, no ale znowu, no może to jeszcze nie jest ten czas. Może, o, to jest w takim wysokim tym naczyniu. Też powinien tutaj wskoczyć jakiś nastrójnik. Ja wyciągnę te rzeczy, które tutaj mamy przygotowane. Otwórz. Dobra.
I ja tutaj mam tak, już Wam pokazuję, co ja tutaj mam. Mamy tak, chicken tikka masala. O, patrzcie, jaki piękny, jest fantastyczny. Starczy nam? Tak, spokojnie, 7 zostało. Mamy taki na bazie whisky drink. I mamy sernik cytrynowy. O, taki mrożony sernik cytrynowy. Naprawdę fajnie to wygląda. No i super, bardzo się cieszę. Może by tutaj jeszcze jakieś mini radejko postawić, coś takiego? Albo dobra, już nie będę kombinowała. Już nie będę kombinować. Goście zaraz przyjdą, także fantastycznie. Ej, energia chyba nam też troszeczkę wzrosła, mam takie wrażenie. Mamy nowy jakiś nastrojnik? Tak, mamy chłodna energia od wypicia Freddo Espresso, pyszny i praktyczny napój. Latem chłodzi, a w razie potrzeby dodaje energii. No i super. Bardzo fajnie. Tak, zaczynajmy oczywiście. Mamy spotkanie. Super, mamy Natalii, ale ekstra. Tylko nie rozłaźcie mi się ludzie wszędzie, proszę was. Mamy Tianę. No, możesz ją pochwalić jak najbardziej. Ile to trwa w ogóle? 7 godzin aż. O, jest Niko, przyszedł Niko. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. No i jeszcze brakuje mi Alisy. No i jest Alisa, fantastycznie. Dodamy sobie wszystkich do grupy. Działania, utwórz grupę. Jezu, tatuś, co ty masz na sobie? Może coś ci się wygenerowało dziwnego. Utwórz grupę, dobra. Wszystkich mamy. Weźmiemy sobie do jedzenia może tego kurczaka. Weź porcję razem i usiądź i rozmawiaj tutaj. O, zrobimy sobie takie spotkanko ze znajomymi. W ogóle Amelia tak fantastycznie wygląda w tym stroju. Uwielbiam ją po prostu w tym stroju. Co tutaj ci zostało? Kochana, co ty robisz tutaj? Ktoś do nas idzie. A kto to jest? A kto to jest? Kim ty jesteś, panie? A my cię nie znamy. Alex Samuel, młody dorosły. Okej. Okay. A to ja ciebie nie znam, chłopie. Ty nas odwiedzasz tutaj, że tak powiem. Chcesz się wybić na imprezę? Chodźcie, chodźcie. Oj, 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 przez krzaczki, przez krzaczki. Trzeba tu przejść. Natalii, chodź. Akurat tutaj postawiłam taką pufę fajną i no naprawdę świetnie to wygląda. Mogą wszyscy się tutaj zmieścić. Dobra, czekajcie. No pogadajmy sobie o czymś takim fajnym. Entuzjazmuj się gotowaniem. Przyjazne. Możesz pogadać o. Możesz się podzielić przeżyciami dotyczącymi wyzwań osobistych. Tutaj możemy Ciebie poznać, bo w sumie nie poznaliśmy jeszcze Twoich cech. Gdzie tu jest poznaj? Poznaj, dobra. Super. Ale fajnie. Ekstra. Natalii, weź sobie jedzonko. Ale fajnie. Aż normalnie wpiszę zaraz ten kod na usunięcie cię tych plambobów i zaraz do was wrócę, tylko sobie zrobię screena. Okej, okay. Powiedzmy, że się udało, trochę mi tutaj krzaki zasłaniają i nie mogłam wszystkich dobrze uchwycić. Dobra, z kim ty jeszcze nie rozmawiasz? Z Tianą nie rozmawiasz. Tiana, włącz się tutaj proszę do rozmowy i Alisa również. Gdzie wy tu chodzicie? Proszę was, usiądźcie w jednym miejscu. Aha, okej, dobra. Pozy się włączyły oczywiście. Szkoda, że z chłopem jakimś się tutaj tak nie obściskujesz. Ale okej. Ale oni sobie tutaj gawędzą, bardzo fajnie. Jak tam romantycznie, patrzcie, dwie przyjaciółki tutaj w blasku zachodzącego słońca. No pięknie to wygląda, naprawdę. Fantastycznie. A ty tu stoisz. No dobra, ty możesz tutaj dołączyć do nas. Zapewne po. A poczekajcie, nie, zrobimy inaczej. Ja tutaj z nim zrobię to powitanie takie z
Z modów możemy sobie przybić żółwika. Czemu nie? Przestałyście się już tamten pozować? Ale pięknie. Ale ślicznie. Znowu musi pójść screen. Sekundka. W ogóle całkiem mi pasuje Niko tutaj z Amelią. Nie wiem, jak się ich losy potoczą i w ogóle, czy jakoś się potoczą. Wszyscy gadacie, no to rewelacja. Bardzo mnie to cieszy. Oj, to zawsze tak jest na imprezach. Człowiek się narobi tych wszystkich. O, jest kreatywna, fajnie. Człowiek się narobi tych wszystkich potraw, a później to wszystko leży i nikt tego nie je. Ale. No spoko, spoko. Fajnie, że sobie tutaj usiedli. Możemy potem sobie potańczyć, możemy obejrzeć jakiś film. Taki będzie spokojny odcinek, nic takiego niesamowitego się nie będzie działo. No jeszcze nie możemy mieć tego dziecka, bo kurczę. Weź porcję razem, w sensie tego. Bo to jest jako niestandardowy napój. No okej. Okay. Wygląda całkiem fajnie. Także pobrałam dużo tych modów takich skryptowych, ale zauważyłam, że one mnie aż tak bardzo gry nie zamulają, tylko no, co zamula, to jest kas i tryby budowania. To mi, kurczę, nie znika. No trudno. Także ten tryb budowania to naprawdę mi tutaj strasznie zamula i wczytywanie gry i wczytywanie tego, słuchajcie, no, no właśnie. I wzięła i mi odskoczyła, a pan już sobie poszedł, prawda? Oczywiście, że sobie poszedł. Jakby inaczej. Jakżeby inaczej. Weź sobie może, weźcie sobie porcję razem tego i chodźcie sobie tutaj pooglądać może jakiś film. Oglądajcie może, poczekajcie, momencie, gdzie tu jest? Oglądaj film z. Włączcie sobie może Masakrę o Północy 3 ze wszystkimi. Myślę, że będzie fajnie. I usiądźcie razem. O, w tej kolejności. Mam nadzieję, że mi to zadziała. No musisz iść, bo się Amelia przycięła. No przepraszam cię. No innym razem. Ale fajny jesteś chłopak. Nie znam cię. Nie znam cię, ale wyglądasz całkiem fajnie. Tutaj Shadow sobie biega. Ty masz jeszcze jedzonko? Masz, kochanie. Dobrze? Wszystko się zgadza. Fantastycznie. Wy wzięliście to picie, czy nie? O Boże. Wiedziałam, że tak będzie. Ale usiądźcie, błagam was. Nie może... Będą tak stali przy tym telewizorze. No ekstra. Ale dobra. Ale możecie usiąść razem. Jak już nawet nie chcecie pić tych drinków, to sobie chociaż usiądźcie. Ja myślałam, że Niko usiądzie koło tej... Koło... Aha, widzę, że nie mogą się zdecydować na te miejsca. Dziewczyny, usiądźcie, proszę was. Dobra. Nie będę się wtrącać. Nie będę się wtrącać w ich wybory. Przyjazne. Zapytaj go o zawód, bo w sumie jestem ciekawa, czy Niko gdzieś pracuje. Rozmawiaj o gotowaniu. Nie płacz, nie płacz. Jesteś... A, bezrobotny. Muszę mu coś wygenerować, jakąś tutaj karierę. A Tiana gdzie się tutaj kręci? Gdzieś się kręci. Piesek się zajmuje sam sobą, jest bardzo szczęśliwy, jest zadowolony. Właśnie nie wiem, tak się waham, bo no ja mam w planie, żeby Amelia się z Niko tutaj spiknęła. Nawet tak coś zerka na niego, tak ukradkiem zza Alisy widzę. A ty masz piękne oczy, Amelia. Uwielbiam, uwielbiam cię po prostu. Wszyscy jesteście fantastyczni. Mogliście sobie wziąć tego drinka tutaj. Ja wam zaraz to przyniosę. Chodź, kochana, do nas, rudzielcu mój śliczny. Chodź. Chodź tu do nas. Uda mi się to postawić? Uda mi się. No weźcie sobie to. Po to jest impreza, żeby się napić czegoś dobrego. Wszyscy płaczą na tym horrorze. Nigdy nie płakałam na horrorze. Patrzcie, jaki... O! Ale fantastycznie to... O, zobaczcie, co Kasia ostatnio też u siebie w
Wyzwaniu klejnotów mówiła o tym, że jej się robi takie slow motion po pauzie i to wygląda trochę tak przerażająco. No wygląda, to prawda. To prawda, ale też to mam, zauważyłam i to nie jest niczyja wina, tylko chyba to jest wina aktualizacji. Poróbmy sobie troszeczkę fotek. Lubię robić fotki, tak wiecie. Dla pamiątki po prostu. Super. Ale fajnie wyglądają te drinki. One są tutaj, widzę, z cynamonem, z jakąś cytrynką. One są ponoć na bazie whisky, tak przeczytałam. No także fajnie. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ile jeszcze zostało czasu? 3 godziny, no idealnie. Tiana też bierze tutaj drina fantastycznie. Dobrze, że dodałam tutaj jeszcze te dodatkowe siedziska, bo... A co, ty śpisz? Nie, leniuchujesz. A możesz sobie tutaj przyjść, wskoczyć? Nie, nie możesz. Czemu? Dziwne aż. Jakie ty masz z nim relacje? No takie sobie. Z kim ty masz najlepsze w sumie? Ty masz z Tianą najlepsze relacje, no ja wiem. No nie wiem, czy zacząć z nim trochę flirtować? No w sumie możesz mu pochwalić ten wygląd, czy... Nie no, bara, aż tak to nie, ale pochwalić wygląd mu możesz. Myślę, że to jest takie niewinne dość i nikomu tutaj nie będzie przeszkadzać. Fajni są ci simowie. Bardzo wam dziękuję, że stworzyłyście, dziewczyny, dla mnie tych simów. Naprawdę są fantastyczne. Wszyscy są fantastyczni. I co, pochwaliłaś mu ten wygląd, czy nie? Zasłyszane plotki. Tiana to jest w ogóle... Jest tak urocza, ma tak piękną tą skórę, taką całą piegowatą i te poliki takie różowe. Ekstra, ekstra wyglądają wszyscy simowie. Plotki prosto z winorośli. Chyba każdy słyszał o falach, które świecą w nocy. Mówi się, że dziwna poświata służyła niegdyś zagubionym piratom do odnalezienia drogi. Jeszcze ciekawsze rzeczy można znaleźć na plaży. Jeśli się rozejrzysz, masz szansę znaleźć wiadomość w butelce. Może często je wyrzucę na brzeg. No ja wiem, tych butelek to mamy w zasadzie już całkiem dużo i chyba mi brakuje tylko jednej. Chyba mi brakuje tylko jednej. Pocztówek nam sporo brakuje, a butelek? No jednej, tak. To przez tego baga, co mi się zrobił na tej plaży. W sumie dzisiaj tak pomyślałam, że nie do końca jest to fair, że je wszystkie wzięłam. No ale już, no, wzięłam to mam. To nie jest wyzwanie. Dzięki, Tiana, że wynosisz nam śmieci. No, naprawdę fantastycznie. Bardzo się cieszę. Jakie ty masz nastrojniki, kochana, w ogóle? Pokaż mi. Na tych samych falach. Okej. Okay. Poczucie bliskości wobec kogoś w pobliżu. Co my tu mamy? Nudny film. Okej. Okay. Niektóre horrory są jak najbardziej nudne. Byłam kiedyś na nocy horrorów. Nigdy więcej. Od 22 do 5 rano. Nie da się. Wygodnie, smakowita potrawa, głębokie więzy, czuje się świetnie i odczuwa inspirację. No tak, w tym pokoju ona często odczuwa inspirację, bo możecie sobie potańczyć w ogóle razem, jak wam się uda. 2 godziny i pół, spoko, fajnie. Shadow, kochanie moje, gdzie ty jesteś? Ty może byś z Tianą się tutaj zaprzyjaźnił? Gdzie jest mój rudzielec? Gdzie jest rudzielec? Ta tylko śmieci wynosi tutaj. Chodź no tutaj. Chodź się z Tianą przywitaj, bo ty jeszcze jej nie znasz. Uda się to? Przyjazne powitanie. Czy się nie uda? Czemu się nie chcesz ten przywitać? Oj, nie wiem, czy się da. Chyba się nie da. No nic. Nie szkodzi. I chodźcie potańczyć już. Dobrze, że tutaj wokoło nikogo nie ma, to można puszczać głośną muzykę. No, także dzisiaj taki odcinek troszeczkę o niczym, taki luźny. Chciałam takie spotkanie zrobić i chciałam nagrać Amelię właśnie, bo już jakiś czas nie było z nią odcinka, a lubię. Lubię bardzo nią grać. Lubię tę simkę i lubię bardzo tego save'a. Piesek się tutaj chyba troszeczkę przestraszył. Śliczna jest Shadow, uważam. Jest naprawdę urocza. Dobra, chodźcie tutaj, bo chciałabym, żebyście troszeczkę potańczyli. O, co tutaj mamy?
Co tu mamy, co tu mamy, co to jest? To nie jest eggnog. Ej, nie, to się nie nazywało eggnog, to się jakoś inaczej nazywało. Eggnog to jest taki likier, bo sprawdziłam sobie, jak tam odpobierałam. To jest likier taki jajeczny. Miód, whisky i zioła sprawiają, że moje serce śpiewa z radości. I dodatkowo rozgrzewa. No, w środku lata to uważam, że jest to rewelacyjny drink. Rewelacyjny pomysł na rozgrzanie. No, chociaż troszkę sobie potańczyć, nie? Nie chcecie? Nie chcecie tańczyć? No dobra, no. Chyba wolą sobie po prostu siedzieć i... A, tu nie ma za bardzo gdzie tańczyć, tak? No dobra, słuchajcie, ja myślę, że powoli można się tutaj żegnać ze wszystkimi. Zrobimy, że to jest niby... pożegnanie. Żegnamy się z ludźmi. No ja wiem, wiem, wiem. Nie ma tu za bardzo miejsca na dyskoteki. Powolutku można się zacząć tutaj żegnać z gośćmi. O, super. Fantastycznie. Masz dobrą reputację? Serio? No to ja tutaj nie pracowałam nad twoją reputacją. No, okej, spoko. Dobra, z Tianą możesz sobie tutaj dać buziaczka w policzek. Jak najbardziej. Już tu nie rozmawiamy. Tutaj możesz sobie... Kumpelskie objęcie z Natalii. I możesz również cmoknąć... możesz również cmoknąć w policzek Niko. No, super są te przywitania. No, uznajmy, że to jest też pożegnanie. Patrzcie, jakich ja mam fantastycznych tutaj przyjaciół i gości. No, Amalia, tylko ci pozazdrościć. Wszyscy chodzą i sprzątają. Pokażcie taką polskie objęcie. Ekstra, taką pionę przybiły, nie? Znaczy pionę, no, no takie. Dobra, cmokamy się jeszcze z Niko. Ekstra, fajnie, fajnie. Wszyscy nam tu sprzątają gary, no ekstra, rewelacja. Dobra, kończymy, nie? Albo dobra, niech sobie jeszcze tutaj pochodzą. Amalia, możesz przytulić pieseczkę, bo ona jest taka troszeczkę... daj jej przysmaczek. A oni i tak się zaraz będą zbierali, także przytul ją. Myślę, że fajne takie przyjęcie w pół do trzeciej w nocy. My jutro idziemy do pracy, fajnie. Ojeju, ojeju, ojeju. Mała puchata kuleczka. No dobra, myślę, że kończymy. Boże, Niko, ty jesteś po prostu... A nie, to nie Niko, myślałam, że to Niko po tej czarnej czuprynie. Myślałam, że jest to Niko. Alisa, musisz ustąpić, że tak powiem, miejsca, bo nie musimy... Siku. Niestety muszę cię wyprosić, wybacz. Dobra. Tutaj jeszcze sobie gawędzą, fajnie. Lubię mieć czasami takie spotkania towarzyskie, bardzo fajnie mi się na to patrzy, fajnie się gra. No i ekstra. Dobra, wszyscy idą. Wszyscy idą powolutku. Żegnają się ze sobą, fantastycznie. Dobra, kochana, odłóż to, jak możesz, odłóż to. Jeśli mamy coś do posprzątania... Nie widzę nic, chyba wszystko wzięli. Chyba wszystko wzięli, słuchajcie. Tiana też idzie do domu. Dziękuję, że byłaś. To jest do sprzątnięcia. To ile jeszcze ma? Nikt nie zjadł tego sernika. Nie wiem, ile to ma jeszcze. Odłóż. No i tyle. No ludzie, już najwyższa pora iść do domu. Najwyższa pora już iść do domu. O, mam jakiś nastrojnik związany z wydarzeniem. Miło spędzić czas na robienie czegoś miłego, czegoś innego. Okej, dobra, z powodu spotkania. No, super. Jak tam się, Shadow, czujesz, kochanie moje? Wiesz co, ty możesz tutaj przyjść i załatwisz się. Dobra, Amelia sprząta. Tam ci jeszcze widzę, nie chcą za bardzo wychodzić. Właśnie, właśnie. Wysiusiaj się tutaj. Fajnie, dobra. I możesz sobie tutaj
Nie marudź, tylko pogryź sobie zabawkę. O. No już, ludzie, idźcie, idźcie, proszę was. Idźcie, kochani. Żegnamy się, najwyższy czas iść do domu spać. Nie chcę tak tutaj niegrzecznie, idź sobie. No dobra, wyjdą jak będą chcieli, nie? Nie będę ich wyganiać na siłę. No dobra, kochani, ja myślę, że powolutku będziemy się żegnali. Ja myślę, że jeszcze sobie Amelia tutaj może zażyć jakąś fajną kąpiel. Czwarta, fantastycznie. Możesz sobie wziąć z płatkami róż. Widzę, że Natalii? Tak, Boże, ja dobrze pamiętam te imiona. Tak, Natalii i Niko mają tutaj, widzę, potrzebę imprezowania prawie 5 rano. No dobra, kochani. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać, jeśli wam się podobał. Jeśli nie, to też dajcie znać. I dziękuję wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć, pa, pa.